Hej moi drodzy, witam was oczywiście bardzo serdecznie, z tej strony znowu Opera. Ponownie zajrzymy sobie do cyberpunka, jest piękny poranek i warto z tego skorzystać. Moi kochani, moi drodzy, moi mili, wiecie, że jestem wielkim fanem muzyki, każdej. Każdorazowo staram się gdzieś tam wam podrzucić jakiś w miarę dobry kawałek, który gdzieś mi się tam narzucił w ostatnim czasie, więc na Facebooku możecie zobaczyć, że nie tylko wrzucam anime, ale także wrzucam kawałki, które całkiem mocno do mnie przylgnęły. Są takie utwory, do których przysiadamy, odtwarzamy je raz, później drugi, trzeci, czwarty. Ja mam tak, że odtwarzam niektóre utwory aż do znudzenia. Ciekawe, czy będzie tak z soundtrackiem do Cyberpunka, który oczywiście po części tylko został umieszczony na YouTubie, zaraz po Night City Wire części 5. Zobaczymy sobie dzisiaj, jak te kawałki wyglądają, z czym je zjeść i czy rzeczywiście są tak dobre, jak wszyscy myślą, że będą dobre. Wiadomo, co innego to są utwory, które po prostu możemy sobie puścić i ich posłuchać, a co innego to są utwory, które mamy w grze, gdzie jeszcze się dzieje bardzo dużo różnych rzeczy. Ale zobaczymy, skoro ta gra też będzie miała jakieś swoje tam muzyczne odwzorowanie na zasadzie właśnie grania na przykład na scenie przeznaczonego Silverhanda, ale to zobaczymy. Wyjątkowo dzisiaj nie jestem podpięty tu do mikrofonu, bo żeby słuchać takiej muzyki, raczej trzeba mieć coś dobrego na uszach, nie? Nie mówię, że mam złe mikrofony, no ale... Słuchawki. Battleground. Cały czas obawiam się, że jak mi walnie w ucho, to rozsadzi mi głowę. Mam takie wrażenie, jakby to był kawałek wyciągnięty z Masquerade Bloodlines. Takie mam wrażenie, tylko akurat nie wiem, czy z Asylum, z tego klubu, tylko gdzieś tam taki, który leci gdzieś w tle i lekko podrasowany, dodana ta elektronika, chociaż też niewiele, bo tam były bardzo podobne utwory. To musicie pamiętać. Jeżeli ktokolwiek z was grał w Bloodlines, to tam dało się wyczuć dosłownie klimat. Nie musieliście mieć najlepszych na świecie słuchawek, głośników. Tam po prostu wchodząc do miasta, słysząc muzykę, czuliście ten klimat tego przejmującego zimna wszędzie, tego spoglądania na was z jakichś alejek dziwnych. I tu mam takie samo wrażenie. I szczerze przyznam, wydaje mi się, że to jest centralnie
nie cyberpunkowe. To jest raczej jeden z takich utworów, które moglibyśmy spotkać prędzej w jakiejś galerii handlowej nowoczesnej. Okej. Tak jak mówię, to na pewno nie jest kawałek do gry. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ten utwór mógłby akurat sobie tak grać. Wyobraźcie sobie, gdzie w świecie cyberpunka musielibyście łazić, żeby ta muzyka wciągnęłaby was w ten świat. Prawda? To takie dosyć dziwne. Żebyśmy też mieli jasność, w jakich parametrach słucham w ogóle tej muzyki, to musicie sobie też zobaczyć w zasadzie, jak wygląda mój equalizer. To z tym jeszcze eksperymentuję, bo tu już mam jakieś tam gdzieś pozapisywane jakieś takie rzeczy pod bas i pod zwykły, nie wiem, pod zwykłą muzykę. Nie mam specjalnie dużo basu, więc nawet jeżeli te utwory mają jakiś tam gdzieś jakiś bas, to stanowczo nie będzie aż tak słyszalne w tych słuchawkach, ponieważ te słuchawki i tak mają mega dużo basu. Także gdybyście podciągnęli bas do samej góry, słyszelibyście tylko pierdzenie, ale tak przynajmniej mniej więcej zdajecie sobie sprawę z tego, że słyszę dużo więcej wysokich tonów, dużo lepiej słyszę wokale przede wszystkim, dużo lepiej słyszę średnie tony, no może nie dużo lepiej, ale przynajmniej są one czyste i klarowne, natomiast bas ma dla mnie takie drugorzędne znaczenie. Bo gram też na tych ustawieniach, więc gdyby przyleciała obok mnie jakaś rakieta czy cokolwiek takiego, to by mi rozsadziło bębenki. Tym razem mamy Corpse Seduction. Mega podoba mi się falowość tej muzyki. To jest takie charakterystyczne pulsowanie tych dźwięków, nie? Które jakby ma nas napawać takim przejęciem, takim niebezpieczeństwem, takim napięciem, że zaraz coś się wydarzy, nie? I ten uspokajający bas gdzieś z tyłu, to tak jak siedzieć w jaskini i słuchać kropel wody. I czekać na screamera. I słyszycie, jak dźwięk jakby drugiego utworu, drugiego klimatu wybija się z tyłu. I to pukanie lekkie z tyłu. Jakby ktoś za wami szedł, no nie, albo schodził po schodach.
Tutaj też się spodziewałem troszeczkę innego... trochę innej sytuacji, bo zostało zbudowane napięcie, a później... płaski, lekki dźwięk, nie? Zamiast... jakaś taka, powiedzmy, gitara. I coś rzeczywiście... i coś rzeczywiście mocnego, ale to... może tak ma być. Jeżeli to jest utwór z gry, no to tak naprawdę nie można w jednym utworze sądzić, że zawrzemy tego typu przejawy różnych klimatów muzycznych, no nie? Bo to ma, ten jeden kawałek ma budować klimat wokół jakiejś konkretnej sytuacji. Czyli dajmy na to, schodzę do kanałów i w kanałach znajduję mega dużo różnych części pozostawionych w szczepach, wyrwanych wręcz. Mam się dowiedzieć, kto to zrobił, więc przeszukuję ciała, chodzę po uliczkach, szukam. To jest to, nie? Wtedy. Dlatego nie wiem, czy dobrze, no Corpo Seduction. Może to ma się jakoś do tego, ze względu na to, że to korpo głównie wywala niepotrzebnych pracowników i ich części, nie? Ale mam inne odczucia do tego utworu, niżeli wskazywałby na nie tytuł, nie? Dla mnie jest on taki tajemniczy, skryty i niestety pod koniec wydaje mi się, jakby wszystkie karty zostały odsłonięte i nie są one wcale zaskakujące, nie? To takie jest moje wrażenie. Klimat genialny został zbudowany na wejściu i praktycznie 2/3 utworu to ten klimat, a jak się tylko pojawiło, to dum, dum, dum. I jakby kawałek się rozwinął, ale nie wiem, co było pomiędzy, nie? Takie... obserwuję kwiatek, nie odrywam od niego wzroku. Jest pąk i on już jest w takiej fazie. No ciekawe. Może takie mają być te utwory, nie? Takie troszkę wybrakowane. NCPD Prowl, czyli, no tu już rozumiem, coś pod walkę, albo przynajmniej ucieczkę. Coś pod samochód, motor? Cztery linie melodyczne nakładać na siebie. Bo mamy to uderzenie... mamy tą grę na talerzach. Mamy ten bas ze stopy. Z tyłu jest ten... to vibrato takie... piszczące. Nabudowany został ten syntezator. Kolejny kawałek, kolejna linia. I jeszcze w tle jest to takie ty 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 ty. Tak jakby każda linia melodyczna została przesunięta. I tak, o, teraz ta wchodzi, teraz ta wchodzi, teraz ta. Takie schodzenie po schodach, no nie, albo wchodzenie po schodach. Okej.
I to jest idealny drop. Żebyśmy się zrozumieli, to był idealny drop. Nabudowany klimat, świetny utwór, trzymamy poziom, chociaż konstrukcja, no powiedzmy, ale trzymamy cały czas jeden poziom, nabudowujemy sobie całą ścieżkę dźwiękową, wyciszamy pewne linie, robi się spokój i słyszymy jakiś brzęczyk, łup! To tak jak we wszystkich dropach na koncertach metalowych, no nie? Są takie kawałki, które robi się generalnie pod Wall of Death albo cokolwiek w tym stylu. One się bardzo przyjęły później w tej muzyce elektronicznej. W latach 90., nawet bym powiedział, że w latach 80. już w tej muzyce elektronicznej, bo ona wtedy rzeczywiście kwitła, pojawiły się już dropy takie dźwiękowe, nie? Miało to zbudować piękny klimat, przejmujący, powiedzmy. Ludziom miało się wydawać, że to już jest koniec utworu, a jednak jeszcze, żeby jeszcze trochę mogli się pobawić, nie? To jest takie to jest takie wywoływanie ponownie zespołu na scenę. Czyli oni sobie zagrali, jeszcze raz, i okazuje się, że jeszcze nie skończyli, nie? Zaczęto to po prostu robić, zespoły zaczęły to robić, żeby ich nie wywoływali na scenę, tylko robili to w ten sposób. Jest cisza, oni się już tam żegnają, tu machają, no to jeszcze, nie? Był taki okres później w latach 90., powiedzmy między 93 a 7 rokiem, gdzie wszystkie zespoły elektroniczne w ogóle odeszły od tego. Każdy modernistyczny zespół wtedy darował sobie i nie było żadnego tego typu dropa. Chociażby nawet Pronobozo, jak gdybyśmy patrzyli sobie na tamte czasy takiej elektronicznej muzyki, no nie? O, i to jest to. Ciągniemy utwór. Robimy szum, tu niby się już żegnamy z ludźmi, koniec. I jeszcze, żeby się wybawili do końca jakby, nie? Bardzo dobrze jest to słychać w metalu. I to raczej w deathcore. Piękna rzecz, naprawdę. Już miałem powiedzieć, że to jest taki średni kawałek po wstępie. I tu dopiero jest czuć ten balans wysokich i niskich tonów. To takie przewijanie się, taka amplituda, która tworzy dosłownie węzeł gordyjski, no nie? Jest to tak splątane miodnie, jak dobrze przygotowane danie. Okej, zmiana tempa z niczego, żebyście to też usłyszeli. Nie? Jest taka zapaść przed kulminacją. Czyli Death Wall, a później podczas Death Walla albo Eye of the Dragon. Okej. Powiedzmy, że ma to sens. No okej. Jakby rozumiem, w którym kierunku chciał pójść autor. Rzeczywiście to jest chyba najlepszy kawałek z tych, które mamy w tym momencie dostępnych. Czy on by się nadawał do bijatyki z policją? Nie, na bank nie. Wydaje mi się, że te tytuły, póki co przynajmniej tutaj, te tytuły są takie dobrane zupełnie do niczego. No ale... No to jest kwestia właśnie tego, że często klimat samej rozgrywki, czyli to, co widzimy na ekranie, ma się trochę inaczej, kiedy słyszymy odpowiedni kawałek, no nie? Więc może tak być,
że w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, będę miał styczność tam z policją w Cyberpunku, czy cokolwiek takiego, gdzie ten kawałek zostanie odtworzony, sobie pomyślę, a, okej, teraz to ma sens. Wiecie, suchy soundtrack bez kontekstu jest ciężki do zrozumienia. Badlanders. Świetny efekt na werblu. Naprawdę świetny efekt. I to mi się wydaje mega kawałek. To. W poprzednich utworach miałem takie wrażenie, że to były kolejne paski, to było subtelne, że to były kolejne paski nagrania, które zwyczajnie zostały ze sobą sklejone i osoba, która zobaczyła te cztery i zrób mi z tego kawałek, mówi, aha, no dobra, to jakby nie ja nagrywałem, nie ja projektowałem, nic o tym nie wiem, przesłucham sobie każdy oddzielnie i to jakoś poskładam. Takie miałem wrażenie, natomiast tutaj przynajmniej dostaję takie wrażenie, że od samego początku wszystko zrobiła osoba, która napisała tą muzykę, pokazała palcem, co mają kiedy zagrać, w jakiej tonacji, jaką głośność może sobie pozwolić ustawić. Wszystko, jakby od A do Z. Ten kawałek podejrzewam, że jest przygotowany przez autora. To przynajmniej brzmi mega. I zobaczmy sobie ten subtelny taki dropik. To jest dobre. I zmiana kierunku od razu, no nie? Z takiego bardzo szaro-czerwonego koloru na taki niebiesko-czerwony atak. I to zgrzytanie w tle, no nie? A, to jest dobre. O, i to jest idealne przejście, tak jak tam, nie, no ten poprzedni kawałek wydaje mi się po prostu stratą czasu, naprawdę, gdzie tutaj dostaliśmy jakie piękne dwa przejścia, szczególnie to. Nice. Nie? Piękna rzecz. No, jakby tak wyglądał cały soundtrack z Cyberpunka, to ja jestem mega zaskoczony. To jest naprawdę dobry kawałek. No i piękne wygaszenie. To jest genialny kawałek. Jestem aż mega zaskoczony. Gratulacje, naprawdę gratulacje. Kor Mikoshi. Nie wiem, czy wy to czujecie, jak klimatyczny jest ten utwór. Ten szum, który jest w tle, z pozoru taki nieregularny, i kotwiczące nas krople dźwięku. Bardzo przypomina mi kawałek
ten wstęp do nam Linkin Park. Nie? Gdzie było to nagranie na syntezatorze od razu od Mr. Hanna. Nie? Charakterystyczne. Piękne wejście z miękkim basem, nie walącym w ucho. Ale kawałek wcale nie zmienił swojej prędkości, nie? Dalej jest delikatny, taki zasunuty mgłą. Mega. Okej. Jeżeli jest jakiś utwór, który jest w stanie zamknąć moją mordę na czas jego słuchania, to jest naprawdę dobry utwór. To było dobre. Och, aż mam ciary. To było duchowe przeżycie dosłownie, duchowe przebrnięcie przez ten utwór, nie? W żadnej chwili się nie wzbudził, w żadnej chwili nie dał o sobie rygorystycznie znać, słuchaj mnie. Nie, tylko był stonowany. I nawet w momencie, to podejrzewam, że zauważyliście, kiedy wszedł bas, to nie było na zasadzie skoku niesamowitego, tylko po prostu i on sobie gdzieś ruszył, nie? Cały czas mieliśmy jednolite dźwięki i on gdzieś po prostu się wpasował. To jest idealnie wprowadzony bas. Nie, no, ja jestem zaskoczony. Naprawdę jestem zaskoczony. Do tej pory przynajmniej widzę, że pan Paul Leonard Morgan, oczywiście nie znam tych panów, jakby mogłem się do tego lepiej przygotować. No, mogłem chociaż poczytać, kim oni są, nie? Gratuluję. Pana Adamczyka w tym momencie słyszeliśmy jeden utwór, którym też byłem mega zaskoczony. Natomiast, no, pan Marcin Przybyłowicz... No, powiedzmy, że fajnie by było, gdybym te ścieżki mógł wyłączyć w grze na razie. Tą ilość elektroniki słychać po prostu. Widać, że pan Adamczyk bardzo, bardzo, bardzo lubi sobie dołożyć elektroniki. Podejrzewam, że to jest... Osoba, która gdzieś tam jest w okolicach lat 90. urodzona. Wtedy było mega dużo takiej elektroniki, niekoniecznie dyskotekowej. Ona została zaadaptowana na dyskotekową i klubową, ale wtedy kluby trochę inaczej wyglądały, bardziej przypominając może Blade'a, czyli jedna sala, w której światła i muzyka po prostu były jakby jednolitym koncertem, gdzie wszystko migało, a cały utwór, mimo że mieścił się w jakichś granicach, to po tych granicach, aby tylko się odbijało od ścian, nie? I tutaj to samo słyszę. To były utwory takie, które służyłyby nam dzisiaj raczej do biegania, albo treningu parkoura, albo cokolwiek takiego, takie dobra, no to dawaj, to coś takiego, nie? Bardzo energetyczne i to widzę po panu Adamczyku, że rzeczywiście gdzieś mu to gra. Chrome Shamans, o, wcale bym się nie zdziwił. No fajnie ten dźwięk skacze po wszystkich głośnikach. Przez to, że ten utwór został tak zrobiony, że ten dźwięk mi skacze po wszystkich głośnikach, to raz, a dwa, ten dźwięk jakiś taki piszczący, jakiś taki flażolet dziwny przechodzi pomiędzy jedną a drugą słuchawką. Mam takie wrażenie, że to rzeczywiście, to bym, ten tytuł 100% pasuje do tego utworu. To jest
tak jakbym dostał dosłownie no, miseczkę z jakimś halucynogenem, jakąś ayahuaską i tak, o, jestem szamanem i to jest ta ayahuaska i teraz odkryjesz swoje wewnętrzne ja i pójdziesz do Boga zapytać go nie wiem o co. To rzeczywiście może mieć sens do takiego popadnięcia w trans. Jakbym miał zaraz wyrwać strunę. Strasznie przywodzi mi się na myśl ta muzyka lat 90. Elektroniczna muzyka lat 90. I szamańskie dzwonki, nie? Tylko elektroniczne. To mi przypomina dosłownie soundtrack z Blade'a, nie? Nice. Tutaj też jest kilka rodzajów basu i w żaden sposób nawet ten uderzający bas nie jest wcale taki... On jest krnąbrny, ale nie jest taki... Tylko mnie słuchaj! No i właśnie to bzykanie, które mi lata pomiędzy słuchawkami. Pojawia się takie uczucie wirującego pomieszczenia dosłownie. Jeszcze raz chcę zobaczyć tą końcówkę. I ta końcówka była piękna. Wyciszone zostały poszczególne dźwięki. One po prostu skończyły, nie? Swoją pracę. Te, które pozostały, pozostały. I zostały zdropowane. Ale na to miejsce od razu wszedł kolejny. Pięknie. Wydaje mi się za krótki utwór trochę. Ale może to takie ma być wrażenie, nie? Takie... Zaraz ten trans się skończy i nie wiesz kiedy i... I koniec, nie? Ha. Szczerze przyznam. Wydaje mi się, że dwóch z tych trzech autorów, którzy są tutaj... O czym wspomniałem, mają naprawdę pojęcie idealne. Nie wiem, może grali w Cyberpunka, albo może w ogóle są gdzieś w tym klimacie. Oni jakby na pewno potrafią zbudować nam klimat. Nie wiem, jak będzie akurat w przypadku trzeciego z tych panów. Mam nadzieję, że ten soundtrack będzie troszeczkę lepszy. Ja przywiązuję uwagę do dźwięku i chyba nawet, szczerze powiedziałbym, że bardziej niż do tej części wizualnej. Kiedy ja rozpoczynałem w ogóle swoją przygodę z grami komputerowymi, w ogóle z gamingiem, no tak naprawdę nie mogliśmy liczyć na to, że to będą niesamowite doznania wizualne. Morrowind dopiero coś tam pokazał, no nie, ale to było coś tam pokazane. W porównaniu do tego, co mamy dzisiaj, różnica jest niesamowita. Ale to dalej jednak jest gra. I jedyną rzeczą, która jest mnie w stanie wprowadzić w ten stan immersywny, jest właśnie muzyka i dźwięk. Dlatego o tym wspominałem w tym Night City Wire 5. Jeżeli nie widzieliście, to zerknijcie sobie. I muzyka też będzie budować bardzo podobny klimat. Dla mnie przynajmniej. Każdy dźwięk, który ja usłyszę, no będzie właśnie tym. Czy ja wejdę w alejkę, czy będę czuł ten niepokój, to będzie właśnie to. Ten soundtrack życia w cyberpunku. Czy on będzie rzeczywiście tak dobry, jak się tego spodziewam. Bo naprawdę, jakby ja wyznaczam... tą poprzeczkę bardzo wysoko, jeżeli chodzi o dźwięk. Wizualny efekt w ogóle się dla mnie nie liczy, bo tak naprawdę
lepsza, jedni mają lepszą kartę graficzną, inni gorszą, inni coś tam. Jakby wizualnie, fajnie, żeby to płynnie chodziło i żebym to widział, nie? Ale właśnie chciałbym, żeby ten dźwięk i te dźwięki, które będę miał dostępne w grze, żeby one budowały mi dużo lepszy klimat. Czyli jeżeli przechodzę przez jakąś kurtynę, to żebym nie słyszał tego samego dźwięku na foliowej jakiejś kurtynie, a na jakiejś kotarce prysznicowej, czy coś w tym stylu. Wiecie doskonale, o co mi chodzi. Zobaczymy, po prostu zobaczymy. Widzę, że jest mega potencjał, przynajmniej po tych utworach. Polecam, żebyście sobie przesłuchali te utwory bez mojej paplaniny, chociaż pewnie już to zrobiliście. I cóż, czekajmy na tego cyberpunka. Zobaczymy, co dalej, jak to zjeść, jak to ukryć. Ja się z wami żegnam, dajcie mi znać, co myślicie o tym w komentarzach i czy chcielibyście, żebyśmy sobie też posłuchali razem jakiejś innej muzyki, bo może chcecie akurat. Ja muzyki słucham na okrągło i czy to będzie soundtrack z gry, przy którym można się odprężyć, czy nadbudować atmosferę, czy na przykład dźwięki, które puszczam do sesji, czy od zwykłe kawałki, jak w tym momencie jestem po prostu niesamowicie zajarany Bring Me The Horizon Kingslayer, także polecam. Jaki jest wasz ulubiony kawałek? Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej, hej!